zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba że ma pecha. No i witamy was w dniu dzisiejszym, dzień po historycznym zwycięstwie nad zawsze groźną reprezentacją Chile, w której grali tacy piłkarze jak Alexis Sanchez, jak Vidal, jak Medel i inni. Nie grał ten Valdivia. Chociaż nie gra w piłkę. Przyjaciel. Szkoda, że z bramki Betisu Claudio niewidomy, brawo. Czemu niewidomy? Jak można nie zapaść takiej piłki przy golu dla Polaków? Trudny strzał, mocny strzał. Kozie, w kozioł dał kibic. Weź, daj mi spokój. Dobry mecz zagraliśmy. Mi się podobał. Wojciech Kowalczyk był, jest z nami. Był z nami. Jeszcze chciałem, że... Nie w tym programie. Jan Mazurek. Dzień dobry. I Mateusz Rokuszewski. Dzień dobry. Słuchaj, chciałbym jedną rzecz zaznaczyć. No. Słuchaj, albo będziesz poważny, albo cię wygonię do Jaworowicz. Dlaczego do Jaworowicz? Byłem raz, wystarczy. Swoje trzy zdania powiedziałem, w tym jedno tak. Albo będziesz poważny, albo do niepoważnego programu. Nie, no ja dzisiaj trochę optymistycznie chcę podejść do życia. Skupmy się na plusach. Co wam się podobało w tym meczu? Poza wynikiem oczywiście, bo ten jest historyczny. Zacznijcie od lewej. Kowal. Ja nie znalazłem, no dobra, zacznij. Taki z ciebie kumpel? Nie, no tak naprawdę co? To, że piłkarze, którzy nie grają, dostali jakiekolwiek minuty i trochę można ich było rozruszać przed mistrzostwami świata i to, że nie było kontuzji. Taki karitasik. Ja znajduję, no tak. Barwy podobne. Piłkarski karitas, tak. Musimy... Sprawdziliśmy, czy Szymon Żurkowski, nie grając w Fiorentinie, potrafi zachowywać się dobrze na poziomie reprezentacji. Okazało się, że nie. Jesteśmy bogaci o tę wiedzę. Dostali szansę Glik, Bednarek. Myślę, że jeden z nich usiądzie po prostu na ławce rezerwowych w spotkaniu z Meksykiem. I pewnie dostaliśmy jakąś podpowiedź, że w takich sytuacjach na styku Krzysztof Piątek cały czas to ma, tak? Cały czas ma tego nosa, bo on generalnie statystyki w kadrze ma bardzo dobre, strzela u wszystkich selekcjonerów, u Jerzego Brzęczka najwięcej, bo to był jego prime. Ten jeden sezon, kiedy tak zachwycał, zbiegł się z tym, że Jerzy Brzęczek na niego w miarę mocno postawił, no ale strzelał też dla Sołzy, chociażby w debiucie, strzela też dla Michniewicza, też w debiucie strzelił dla Michniewicza, także wydaje mi się, że on, jego akcje mogły trochę, troszeczkę urosnąć. Niby nic nie było do powiedzenia, a jakąś minutkę ukradłem. To jest drugi wielki turniej z rzędu, bo chyba nie trzeci, tylko właśnie drugi, na który jedziemy z takimi wielkimi wątpliwościami, że tak naprawdę o wielu pozycjach, o wielu systemach, o wielu pomysłach nic konkretnego nie wiadomo. Tak samo było na początku tej kadencji Paulo Sousy, kiedy jechaliśmy na Euro 2020 w 2021 roku, bo... 2020. Tak, 2021, z tego względu, że wtedy też mieliśmy problemy kadrowe, kontuzje, nie wiadomo było, czy Paulo Sousa będzie mógł stawiać na ten system z dwoma napastnikami, a teraz wcale nie jesteśmy po tak dosyć długim czasie, po jednak 16 czy 18 miesiącach nie jesteśmy mądrzejsi. Chyba takim najlepszym przykładem po tym meczu jest występ Bartosza Bereszyńskiego, tak? Bo wchodzi Bartosz Bereszyński z ławki w drugiej połowie i nie na swojej pozycji na lewej obronie wygląda na tyle dobrze, że pewnie jest w oczach już prawie wszystkich naturalnym kandydatem, żeby wystąpić w meczu mundialowym na lewej obronie, gdzie to nie jest jego naturalna pozycja i on nie rozwiązuje tych naszych problemów, więc... Pytanie, czy jest ktoś inny w ogóle? Czy widzisz w kadrze kogoś innego, kto może zagrać na lewej obronie? Bo ja nie. No właśnie, ale też Bereszyński... O to mi chodzi, że on nie jest rozwiązaniem, tak? Wszyscy znamy tak naprawdę od... kadencji Jerzego Brzęczka, wszystkie wady Bereszyńskiego grającego na lewej obronie i te wady istnieją, Bereszyński w żaden sposób się nie rozwinął. Ale dlaczego? Przecież ze Szwecją był rozwiązaniem i w paru meczach z Zabrzęczka też zagrał dobrze na lewej obronie. Pewnie jeszcze za Nawałki zaczynał grać na lewej obronie. Bo był ten okres po Mistrzostwach Europy i nie zawsze było tak, że Artur Jędrzejczyk był tym lewym obrońcą. Przypominały mi się takie mecze z Czarnogórą? Coś takiego?
w eliminacjach do Euro wyglądał na tej pozycji dobrze, ale już na przykład w meczach Ligi Narodów za Jerzego Brzęczka wyglądał źle. Ustawiony... Ale będziemy grali raczej z drużynami na poziomie Szwecji w tych pierwszych dwóch spotkaniach niż... Ustawiony na swojej pozycji na prawej obronie zawiódł na Euro. No, nie jest to zawodnik, który rozwiązuje nam ten problem i to jest chyba jasne i się z tym chyba każdy zgadza. Tutaj nie będzie rozwiązuje, ale nie jest lepszym rozwiązaniem niż Jan Bednarek. Może go przypudrować, bo... Bednarek nie gra na lewej obronie. Ale jeśli nie będzie grał, nie będziemy grał Bereszyński na lewej obronie, to znaczy, że gramy trójką. I wówczas musi wejść do składu. No ale jak zakładamy, Jan że Bednarek, gramy czwórką? Który w tym meczu... Zakładamy, że zagramy czwórką. Wyglądał jak Betoniarek, a nie Bednarek. Słucham? On zagramy czwórką. Zagramy czwórką. Nie mamy trzech środkowych obrońców. No właśnie, czyli będzie grał Bereszyński. Mamy jednego. Mhm. To tak w porywach. I co, ja teraz o plusach? Nie, wiem, że ty nie powiesz o plusach. Nie, no ja słuchaj, ja widziałem dzisiaj Skorupski plus. No i później... To jest taki plus, który chyba nic nie daje, bo no nie pomimo daje, tego, ale... że on zagrał dobrze, no to nie wskoczył do bramki. No wiesz, no nie bronić ci tej sytuacji w pierwszej minucie. Nie, ja się zgadzam, że plus, ale taki plus, który wiesz, no, ja nic wiem, nie znaczy w kontekście mundialu. No. Poza tym, że się umocnił na... Piątek plus numerze, i też to... nie wskoczy do reprezentacji, no powiedzmy sobie szczerze, no... Ja myślę, że dostanie szansę z ławki. A ja myślę, że może być trzecim napastnikiem w tej hierarchii. No ja to powiedziałem, że dzisiaj, znaczy powiedziałem to sobie, powiedziałem to, że no, piątek pewnie zagra w meczu z Arabią Saudyjską, a będziemy 2-0 przegrywali do 60 minuty, to wtedy wszyscy napastnicy wejdą na boisko, no i tyle. I poza tym nie bardzo to widzę. A następny plus? No plus jest taki, że... No plus. No jak poza Skorupskim za dzisiejszy mecz, no to plus jest taki, że mamy Zalewskiego, Kesza, Szczęsnego, Zielińskiego, Lewandowskiego. Ale czy zgodzimy i to się? Jest, i to, ja ci powiem, to największy plus dzisiejszego meczu. Wiesz co, ja sobie w trakcie tego spotkania tak sobie wyobraziłem, no dobra, Zielu jeszcze ma czas, ale jak Lewandowski odejdzie, przecież to co będziemy mieli paść, będziemy się bili z San Marino zwycięstwa. No normalnie, to co my mamy kadrę, ulala. Gonitwa za gonitwą, Zorro gdzieś tam mi lata po prawej stronie. Straszny pesymist. Nie, bo oglądałem ten mecz uważnie. Gumny na lewej stronie, co on tam robił? Ten... Gumny grał takie piłki, jakby myślał, że gra w hokeja i ta piłka się odbije od bandy za bramką i wróci. Tak. Sobie to jemu powinni takie boisko zrobić z bandami jeszcze. Tam. Bandy, ale reklamowe, one nie ubierają. Nie, tak. Oni powinni zrobić takie jeszcze i przepisy zmienić. Nie, zostawmy. To już wiadomo, co to będzie, no i dlatego to największym plusem są dzisiaj nieobecni na tym meczu. No, tak, zawsze w meczach. Ale nie, bo nieobecni dzisiaj w meczu, bo wiadomo, że w następnym oni wyjdą w podstawowym składzie. Ale w meczach polskiej kadry zawsze są najlepsi ci, co nie grają. Trzeba wymienić tak, dzisiaj, bo dzisiaj minusów pełno, tak? Na przykład dzisiaj wielki minus, Świderski, tragedia. Bo Milik to przynajmniej cokolwiek chciał, próbował robić. Jak nie oddał strzał z 30 metrów, to wychodził na pozycję. Świderski też oddał strzał. Z 20, no nie, to no, celny. On podał, to był jeden, ja tak, ja wiem, on podał. Jak ale celny strzał. Tak? Tak. I, ale słuchaj, a brawo złapał, a ja to nie wypluł. A gdzie była większa szansa na gola? Przy strzale Milika czy Świderskiego? No? Dobra, panowie, ale czy dajemy sobie... Ale bym jeszcze o jednej rzeczy chciał powiedzieć, bo dzwonił do nas wcześniej widz na kanale sportowym i pytał, po co w ogóle rozgrywać ten sparing w Polsce, bo nikt tak w zasadzie z finalistów nie robi. W sensie nie chodzi o to, że nikt z finalistów mundialu nie gra w Polsce, bo to jeszcze jest normalne, tylko chodzi o to, że wszyscy, którzy grają, albo zdecydowana większość reprezentacji, która gra mecz towarzyski przed mistrzostwami świata, szuka sobie sparing partnera w tych gdzieś rejonach świata, jedzie tam i już się przygotowuje do tego, jak to wygląda na miejscu. I im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej wydaje mi się, że rzeczywiście jest to bardzo dziwne, że nikt nie uznał, że reprezentacja Polski już powinna być w Katarze albo w okolicach tego Kataru i tam na miejscu zagrać sobie jakiś sparring, nie wiem z jaką reprezentacją, może niekoniecznie z Chile, ale z kimś innym. Nie wiem, czy tutaj chodziło o zwykłą chęć zarobienia pieniędzy na meczu towarzyskim, który rozgrywany byłby na Stadionie Narodowym i jest to bardzo dochodowe wydarzenie, czy o czymkolwiek. Wydaje mi się, że wypadałoby Czesława Michniewicza o to spytać, czy nie wolałby być dzisiaj w Katarze. Zgadzam się w pełni z Rokiem pod tym względem, tym bardziej, że nie będziemy mieli zbyt wiele okazji, żeby nawet potrenować na tych katarskich stadionach i w katarskim klimacie, który nawet w listopadzie czy grudniu różni się od tego, jaki klimat panuje w Polsce.
Aczkolwiek to będzie jeden z pierwszych turniejów, jeśli nie pierwszy w historii polskich turniejów w XXI wieku, kiedy na szczęście nie będziemy mogli salwować się tymi argumentami, że było złe przygotowanie fizyczne. Właśnie będziemy mogli, jak przegramy. Nie. A może. A to by było absurdalne. Się nie zaklimatyzowali. Ja też słyszałem ten Hyde Park i tam była mowa o tygodniu. Ale... Nie, no, ale to, nie, no słuchajcie, bo weźmy to już z tym aklimatyzowaniem. Tak naprawdę, co to aklimatyzować? Do temperatury? Powiedz do powietrza, mi... do powietrza. Inne tak? Powietrze jest tam. Znaczy, powiedz mi, ile Lewandowski spędził dni teraz w Polsce, Bereszyński w Polsce? Mówię o tych Włochach w Hiszpanii, co grają, to większość kadry jest. Inne powietrze jest w Katarze niż jest w Europie, prawda Janek? Bo ty byłeś w Katarze. Ale w Katarze, ale pamiętaj, Maksykanie... Sam mówisz, że takie, jest takie piaszczyste powietrze. Dobrze słyszałem? Tak, zgadzam się, tylko jeszcze chciałem dokończyć moją myśl, że ta kadra jest za kadencji Czesława Michniewicza jest tak powtarzalna w swojej grze i niestety no, w marności tej gry, że jeśli przegramy na tym mundialu, to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy przygotowani tak, a nie inaczej, a jeśli wygramy, to pewnie dlatego, że udało nam się taktycznie zneutralizować atuty rywali. I to będzie clue tych wytłumaczeń albo radości naszej po zwycięstwie, albo wytłumaczeń po porażce, a nie to, że się nie przygotowaliśmy, choć zgadzam się, że powinniśmy tam pojechać. No, wiadomo, że to jest jakiś wątek poboczny, ale o to też często w futbolu chodzi, żeby sobie dodawać szans, nie wiem, 2%, 1%, co może przechylić. Rocky, ale kogo tam może zatkać? Jędrzejczyka na ławce, Skurasia na ławce, bo w Polsce grają, jest zimno, kuźwa mać. Oni wszyscy grają we Włoszech. A czy ty nie rozumiesz, że na inne powietrze jest we Włoszech niż w Katarze? Pojedziesz z Zakopanego do Gdyni, to masz inne powietrze, a co dopiero z Europy na chciałem ci powiedzieć, że Portugalczycy sparing grają w Portugalii, nie polecieli, nie grają w Katarze. No może też źle zrobili. No to... Słuchaj, Meksykanie grają w Hiszpanii. Też nie ma piaszczu. Dobrze, ja tylko chciałem zaznaczyć, że sobie to przemyślałem. Przed chwilą zaczęli. Chciałem tylko zaznaczyć, że sobie to przemyślałem i wydaje mi się to rzeczywiście bez sensu, aczkolwiek jeszcze raz powtórzę, że też jakimś specjalistą od tego wszystkiego nie jestem i wierzę, że sztab Czesława Michniewicza też się do tego przyłoży. Mianowicie, że dowiedział się chociażby od profesora Chmury, co należy zrobić, żeby taką podróż dość bezboleśnie przeżyć i później na miejscu dobrze się odnaleźć. Aczkolwiek... Zajmiemy się nad rzeczami, z którymi jesteśmy specjalistami. Ale nie, Roki... Czyli nie wiem, kolejna wielka impreza przychodzi, znaczy ogólnie ja rozumiem, że tak, część środowiska tak, czyli tak, już zaczynamy powoli częściowo szukać wytłumaczeń na słabe wyniki, a z drugiej strony szukać już tak, a trzeba było zrobić to, bo gdybyśmy zrobili to, to na pewno byśmy wygrali z Argentyną, nie przegrali 1-0, ale wygrali 7-0, bo gdybyśmy polecieli dwa dni wcześniej, tak? No i... Kowal, nie wygralibyśmy 7-0. A nie wiem, no ale może ktoś tam twierdzi, gdyby... no. Nie wiem, stosujmy takich figur retorycznych, żeby tutaj sprowadzić tę dyskusję na boczny tor, bo to jest bez sensu. Ale nie, słuchajcie, argumentum ad absurdum. Dwa dni, słuchaj, za 6 dni mamy ten mecz, 5 dni nie starczy? Kowal, nie wiem, nigdy nie byłem w Katarze, może bym nie starczył. Znaczy, może chodzi też o to... A kto tam siedzi w tym Katarze? Jeśli chodzi o moje podejście... To szale goryczy przelała ta murawa, która była na stadionie w Legii, która no, nawet Czesław Michniewicz wychodzi po meczu i mówi, że gdybyśmy zagrali na Narodowym, to wystawiłby inny skład, co jest kompletnie wywróconym do góry nogami planem na przygotowania do tych mistrzostw, bo powiedział selekcjoner wprost, że albo zasugerował, że bał się kontuzji. No i jakieś to jednak może budzić niesmak, chyba się zgodzimy, tak? Nawet jeśli jest to kwestia poboczna, to może to... powodować, że my zadajemy jakieś pytania. Zastanawiamy się. Czy mamy zamknąć ryje po prostu? Nie wiem, ja nie widziałem wszystkich meczów sparingowych i domyślam się, że wszyscy grali na dywanach specjalnie przygotowanych pod mecze sparingowe, no ale pomijam ten... Ale w Hiszpanii trochę lepsze są murawy, nie? Powiem ci, w Gironie jak grają Meksykanie. Czy wiadomo, że jest to jakiś też przypadek losowy, tak? To nie tak, że Cezary Kulesza uszkodził te iglice i tak dalej. Ale o ile pamiętam, na Narodowym też ta murawa jest taka sobie w jesieniu. No, dobra, pogadajmy no, o piłce. Ale pamiętaj, że my kładli dopiero, tak? Może nie zdążyli położyć, no bo przecież że nie ma tam murawy, nie? Czy ten mecz pokazał nam, że na czas mundialu powinniśmy sobie dać spokój z graniem na trzech z tyłu? Ponieważ wygląda to żałośnie. A Jan Bednarek jest w formie tragicznej. No zapalnik nie z tej ziemi, no. Glik w nie lepszej. Chociaż czasami nie wiesz, że jest z niego zadowolony. Dlatego go zdjął, żeby mu się nic nie stało. Bo wiesz, jak spojrzałeś na paraliż Bednarka, to stwierdziłeś, jak mam grać w głowie... Nie, że z Glika jest zadowolony.
Tak, ale jeżeli ty, słuchaj, możesz mnie posłuchać? No mogę. Jeżeli Czesław Michniewicz widział do przerwy, co wyprawia Bednarek, to stwierdził, że ściągnie Glika, żeby temu się coś nie stało, bo kuźwa będzie musiał wyjść z Bednarkiem, a tak to już nie musi, bo Glik jest zdrowy. Tylko powiedział mu, dobra, ty zostań już tu, ty już nie ogrywaj się, ty jesteś bez ogrania lepszy niż ten drewnopulos u boku twojego. No i tyle, no i koniec, kropka. I na tym, dlatego ta zmiana. Mówi, dobra, ty się męż, to sobie pograj cały meczek, tam sobie popykaj z tyłu, co chcesz, to rupa. Glika ja potrzebuję na mecz z Meksykiem i go mam. No ja się zgadzam, że jeśli chciał sprawdzić Czesław Michniewicz, który z tych stoperów jest w lepszej formie, no to wyszło mu, że Glik i po prostu schował go, nie wiem, czy go jakoś jeszcze tam zabezpieczył, owinął w taką folię bąbelkową, żeby nic się nie stało, ale taką podjął decyzję i no jeszcze raz powtórzę, jeśli czwórka, no to chyba z Glikiem, a nie z Bednarkiem. W przewodniku sportowym Kamil Glik wymieniał swoich kolegów z obrony reprezentacji Polski, którzy grają od wielu lat, albo od kilku miesięcy, albo od jakiegoś dłuższego czasu w systemie trójkowym i generalnie panuje taka narracja, żeby sugerować, że ludzie, którzy mówią, że nie mamy trójki stoperów do gry tą trójką, no to są laikami taktyki, w ogóle się nie znają na piłce nożnej, a uważam, że tak nie jest, bo już nawet Paulo Sousa, u którego chyba ta gra trójką obrońców wyglądała najsensowniej, bo na przykład w meczu z Anglikami Dawidowicz, Glik i Bednarek byli w stanie zagrać bardzo dobre mecze w tej trójce i wtedy akurat nie przeszkadzało, że Glik nie potrafi i Bednarek wyprowadzać piłki, tylko to wyglądało dobrze, bo dobrze bronili. Ale w tej chwili przy tej sytuacji, którą ci wszyscy zawodnicy mają w klubach, no nie mamy tych piłkarzy do tego, żeby grać trójką z tyłu i ten mecz to doskonale pokazał, bo pamiętam, jak Paulo Sousa zawsze tłumaczył i zawsze mówił, że jest bardzo potrzebne takie ogranie w tym systemie trójkowym, ogranie, doświadczenie i poruszanie się tych piłkarzy w trójce i niestety i po Bednarku i po Gliku widać było w tym meczu, że oni nie grają regularnie, że popełniają błędy, że swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie i to nie tylko przy wyprowadzeniu piłki, bo to brzmi już troszeczkę jak frazes, tylko również w fazie defensywnej, a kiedy zagraliśmy czwórką, czyli no jednak mimo wszystko po Bożemu, to wyglądało to lepiej, pewnie też z tego względu, że jesteśmy bardziej do tego przyzwyczajeni w takim nawet momencie, kiedy ktoś nie gra, któryś z tych zawodników. I Bednarek, i Glik się będą lepiej czuli w czwórce, bo oni się wychowali w tej czwórce. Oni na trójkę przeszli dopiero później. Oni się tego nauczyli z czasem dopiero. Tym bardziej, że w tej rozmowie padają nazwiska Walukiewicza, Piątkowskiego, a to dzisiaj nie są żadne opcje, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Także no tak, może kiedyś, ale nie dzisiaj. Znajomość może i tak, tylko pytanie, jakie też oni, grając w klubie w trójce, pełnią rolę? Bo podejrzewam, że mają obok siebie piłkarzy, którzy lepiej wyprowadzają piłkę. Helik, jeszcze jest Helik. Nie, nie ma Helika. Nie, dlaczego? Bo nie ma. Zakończył karierę? Nie wiem, a zaczął? Nie, no, ale przecież, spokojnie. No. Dzisiaj też przepraszam, panowie, mówicie o najlepszym obrońcy jednego sezonu Ekstraklasy. Wieteska wszedł dzisiaj. Dostał nagrodę za to, że był najskuteczniejszy. Wieteska wszedł i go zabił Widal tam przy bandach za autem, go wyrzucił i faulu nie było, bo nie było, no, się zagubił. Jędrzejczyk w trójce gra. No wiesz, mamy tych, jak nie mamy? Mamy. Mamy jednego stopera bez. No ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Lepiej nawet wyglądało to w przejściu na czwórkę, było dobrze, bo ja rozumiem, to jest zmian narobił w środkowej linii boiska i troszeczkę takich pędzi wiatrów tam wsadził, no ale to jakoś, ja nie mówię, że mieliśmy cokolwiek klepanie, ale tam już biegali szybciej, ja mówię, jakoś to... Nawet Grosik włączył turbo. No tak, no ale wiesz, no, ja to takie 20-30 minut, to jeszcze z rzutu rożnego będzie kopał piłkę. Ale dożyliśmy czasów, w którym ma większy sens granie Grosickim niż Bednarkiem. No, no słuchaj, no stąd też to powołanie, to pokazanie na boiskach. Ja rozumiem Ekstraklasy, że tutaj Grosik się może pobawić, ale no, na te pół godziny Grosika w ważnych momentach, na rozerwanie obrony, na skrzydełku, dlaczego nie? Dzisiaj też miał, przecież nie wiem, czy on próbował tam dogrywać na siłę, czy strzelał z takiego ostrego kąta, bez sensu, no ale
Ale zawsze coś próbował robić. No, właśnie dla mnie to jest fascynujące, jak uwstyczniliśmy się już oglądając ten sam mecz z Chile, no bo to był mecz bez jakiegoś wielkiego ciężaru gatunkowego, a najwięcej pod bramką Claudio Bravo zaczynało dziać się w momencie, nie wiem, kiedy Kamiński ruszył na sprincie z kontrą, jak Grosicki 8 lat temu, kiedy Grosicki coś tam chaotycznie, ale próbował zdziałać, kiedy Szymański zaczął grać do przodu z taką parą. Strzały Świderskiego i Milika to, no umówmy się, też wynikały raczej z ich pomysłu takiego bardzo reaktywnego, a nie z jakiejś akcji reprezentacji Polski. I mnie aż fascynuje to, jak słaba jest ta drużyna w pressingu. Jeśli Milik sam podbiegał pod Claudio Bravo i zupełnie nikt w tym nie uczestniczył w pressingu, to on nie powinien się w ogóle ruszać, nie powinien tam biec, bo nie ma żadnej pomocy. I to chyba Damian Smyk zawsze przytacza tą statystykę, że w każdym z meczów kadencji Michniewicza wykonujemy mniej tych akcji pressingowych niż nasz przeciwnik, i w momencie, kiedy w każdym z tych meczów mamy mniejsze posiadanie piłki i w każdym meczu wykonujemy mniej ataków pressingowych, to my chcemy grać naprawdę prymitywną piłkę nożną. I to jest, dla mnie to jest przerażające. A Janek, ale nie możesz zagrać na poziomie futbolu reprezentacyjnego czy mistrzostw świata pressingiem, jeżeli masz Krychowiak od miesiąca nie gra w piłkę. Jaki pressing? Ten Żurkowski, to środek boiska. Krychowiak, Żurkowski, co oni ci mogą spresować? Trzy pressingi, i karetka, oją i koniec. No przede wszystkim nie możesz zagrać skutecznym pressingiem, kiedy Kamil Glik jest ustawiony tak głęboko. A to jest stoper, który zawsze będzie ustawiony tak głęboko, bo on się tak dobrze jeszcze czuje. Jeszcze jak dołożysz do tego Glika i Bednarka i weź teraz presuj drużynę przeciwną, no i mówię, i karetek pogotowia zabraknie przy Łazienkowskiej. Nawet nie karetek, ale ale jakie będą te przestrzenie pomiędzy z informacjami, tak? No, albo po prostu jak nie karetka pogotowa. Ale z Glikiem w jakiś magiczny sposób Anglików czy Hiszpanów potrafiliśmy presować. Pressingiem najlepiej grają te drużyny, które mają zawodników, którzy grają od dechy do dechy w klubach. To na reprezentację przyjeżdżają i dla niego to nie jest przypadek, że sobie z 90 minut pressingiem, znaczy nie gra 90 pressingiem, ale zagra 90, z czego gdzieś tam z 50 nie pressingiem. No jednak się zgodzę z Kowalem, że w tym układzie personalnym my nie mamy... Jaki pressing? No Krychowiak i Żurkowski. Jeden i drugi nie grający w piłkę. Od wielu lat. Z drugiej strony, co nam szkodzi spróbować, skoro gramy z Chile, mecz towarzyski. No ale musiałbyś zmiany składem szybko zrobić, ja chciał Czesiu dać im pograć. No to ale w końcu tam zmienił coś, nie? Wprowadził parę zawodników. No a ta statystyka podań to coś takiego dość przygnębiającego, bo no 750 około po stronie Chilijczyków, u nas 250. I ja oczywiście powiedziałem o Morawie w kontekście tego, że Czesław Kniewicz podjął takie, a inne decyzje odnośnie składu, ale no jednak jest różnica, kiedy Chilijczycy grają tyle podań na skuteczności 90%, a my gramy tyle podań na skuteczności 75%. Murawa przeszkadzała, ale jednemu zespołowi przeszkadzała trochę mniej. To ale z tak tym środkiem pola nie mogło być inaczej. No i właśnie do tego zmierzam. Dzisiaj absolutnym kluczem, absolutną podstawą do myślenia o czymkolwiek w reprezentacji Polski jest obecność na boisku Piotra Zielińskiego, bo dzisiaj mam takie wrażenie, że Sebastian Szymański w ogóle nie spróbował przejąć roli Piotra Zielińskiego z tych ostatnich meczów. Nie spróbował. Nie, mu się nie udało, bo to jeszcze bym zrozumiał, ale on nie spróbował w ogóle, był kompletnie poza grą i no spory zarzut w stosunku do niego, bo Żurkowski jest łatwym celem po tym meczu i nie chcę być źle zrozumiany, w żaden sposób go nie bronię, ale on rzucał się w oczy i dlatego też będzie tak krytykowany, gdyż miał kilka spektakularnych pomyłek przy próbie wyprowadzenia akcji. Nawet gdy było dużo miejsca, to gdzieś mu ta piłka uciekała, albo chciał minąć Maripana takim naprawdę naiwnym zwodem, gdzieś puszczając piłkę obok niego i oczywiście obrońca się w tym połapał, ale na końcu różnica pomiędzy Żurkowskim a Szymańskim jest właśnie taka, że on jeden podejmował próby, a drugi był gdzieś poza głównym nurtem, że tak to mówię. No tak, ale wiesz co, Roki, mi się wydawało, że taki pomysł przy tej jedenastce, przy środku pola jest taki. Żurkowski do gonienia i Krychowiak za plecami też Szymańskiego po to, żeby odbierali, a Szymański miał odgrywać. No ale co oni mieli w stanie odebrać, jak nic nie odebrali? A jak odebrali? Raz Żurkowski pięknie odebrał i kopnął w aut.
Znaczy tam szukał Świderskiego, ale kopnął bat. Tak. W pierwszej tak, połowie. Tak, bardzo tak, mi się podoba. Ale w pierwszej... kategoriach odbioru naprawdę dobrze to wyglądało. Ale to mówisz Wout, czy to gdzieś tam poszedł z akcją ofensywną i jak sobie poprawił piłkę, to... Nie, to już później. Co później go jeszcze nabił i tam poleciał. Nie, chodziło, wiesz, odebrał piłkę, fajnie się obrócił i chciał uruchomić teraz u Świderskiego, ale uruchomił go albo Milik, ale uruchomił go Wout. Znaczy to idealnie, bo na czas trochę pograła. Nie, no wyglądało to dramatycznie. No jeżeli chodzi o środek boiska, skrzydłowy i Zorro, no wiesz, no fajnie, że... No dobra, dostał po kopytach Zorro, ale no... Ale Zorro ma jeszcze moc, że tak to ujmę. No, że no, było widać no, nawet w tych powrotach za Chilijczykami, że no... Że jest wybiegany, że jest naprawdę tak pod względem atletycznym dobrze przygotowany. W piłkę grał dość słabo, to trzeba przyznać. Choć jedną, dwie akcje zrobił, ale no, na tle Roberta Gumnego, który... No, do którego te podania przerastały otwierające, bo były momenty, że no Paweł powiedział o tym najlepiej, tak, o tych bandach reklamowych w hokeju, no, że tam się otwierały jakieś przestrzenie, mogliśmy coś zrobić, ale robił to fatalnie. Gumny ma do jakiś dobry mecz w kadrze? Kto? Gumny. No jak wszedł z Waliczkami na minutę. A jeszcze znaczy nie, bo... nie zepsuł nic. Nie, no myślę, że były takie bardzo podzielone opinie po meczu z Belgią, gdzie on wszedł po pierwszej połowie, czy nie, czy coś mylę. Belgia albo Holandia. To jest ten aut, co rzucił na ten? To jest ten mecz? W czerwcu coś takiego było. Pamiętam, że ja twierdziłem, że on nie zagrał zbyt dobrze, ale później im dalej, im dokładniejsza była pomeczowa analiza, tam pokazali, że coś mu tam wychodziło. Aha, bo on zszedł wtedy przy wyniku jeszcze korzystnym dla reprezentacji Polski, tak? 1-1. Znaczy korzystnym. No 1-1. A, okej. Okay. No, bo bardzo korzystny. No tak, bo później po przerwie przyjęliśmy 5 już bez Gumnego, tak? To chyba ten mecz, no, wszystko dlatego. No właśnie, bez Gumnego się nie dało inaczej. Tego. Ale, tak, ale to jest... dla tak mnie dobrze to jest, pamiętam ten wynik. No. Dla mnie to jest ciekawy przypadek, bo przecież to jest zawodnik, który od 2 lat regularnie gra w Augsburgu i miał taką rundę, że był jednym z najgorszych obrońców. A tam też gra na lewej? Bo nie oglądam Ligi Niemieckiej. Nie, no gra na prawej przecież. Na prawej obronie gra. No ale na wahadle też tak wysoko i... W trójce gra. No, albo gra w trójce, albo go zmieniają i gra na prawej obronie. Ale to jest taki przypadek... Ale nie, czy tak wysoko też tam gra. A to nie wiem, czy aż tak wysoko, bo go widziałem w trójce, jak grał obrońców, więc też widzę go w trójce, ale... To raczej był wahadłem. Miał na różnych pozycjach gra. Miał taki, na prawej obronie najczęściej. Miał taki moment, że był jednym z najgorszych obrońców Bundesligi, po czym się ogarnął jeśli w takiej silnej lidze jak Bundesliga się ogarnął i tam gra, a wygląda tak słabo w reprezentacji, to wcale nie jest dla mnie takim właściwym argumentem to, że na przykład jeśli Mateusz Wieteska w Ligę gra wszystko i po 90 minut, to jest to zawodnik, który wejdzie do reprezentacji i będzie grał super i tak samo Gumny. On 90 minut zagrał z tą Belgią, to coś pomyliłem. Pomyliłeś coś, ale jeszcze odnośnie Szymańskiego chciałem powiedzieć, że to jest inny zawodnik niż Zieliński, nawet w swojej charakterystyce i nawet mówił o tym jego trener z Feyenoordu Arne Slot, który wspomniał o tym, że on ma bardzo duży problem z chronieniem piłki po przyjęciu. I to jest ta zasadnicza różnica między Zielińskim, który w tym pierwszym kontakcie no, rzadko traci piłkę i potrafi ją przetrzymać, schodzi nisko i tak Michniewicz chce grać z Zielińskim, że on tego Krychowiaka będzie wyręczał w rozegraniu, a na Szymańskiego trzeba mieć inny pomysł, bo on nawet w Feyenoordzie zaczynał głównie jako ofensywny pomocnik, a coraz częściej z czasem go mieszają tak, że gra na przykład na skrzydle znowu wraca na to skrzydło. I troszeczkę podobny jest to przypadek jak z jego początku w reprezentacji za Jerzego Brzęczka, że kilka dobrych meczów, dobrych momentów, bo bardzo dobry mecz ze Szwecją, potem uczestniczył w tej akcji z Belgią, z Zielińskim i z Lewandowskim, a od tego czasu gra coraz gorzej w reprezentacji. I nie wiem, czy on jeszcze mentalnie dorósł do tego, żeby być liderem kadry albo taką bardzo ważną postacią. I też chyba Michniewicz nie ma na niego pomysłu, tak jak nie ma na całą ofensywę. Na Zielińskiego ten pomysł znalazł, na Szymańskiego jeszcze nie. A znają się lat wiele bardzo. No z 5 co najmniej. No tak, ale Zieliński też długo dorastał, więc może tak samo będzie z Szymańskim. Tak jak Roki powiedział, łatwo jest strzelać w Żurkowskiego, no ale niestety musimy wykonać ten wyrok. Mam wrażenie, że jedziemy na mundial w 25, nie w 26. Rozumiem, że Żurkowski jest
żołnierzem Czesława Michniewicza, ale biegaczem, dobrym biegaczem może. Ale jakby alianci mieli takich żołnierzy w 44, to ja bym dzisiaj mówił Guten Abend, tak? Jest no, dobry co, on, jego jest pełno na tym boisku. No fajnie, tak? Że jest pełno. Jest go pełno na tym boisku, bo jest i w środku, z przodu, w środku, z tyłu, z prawej, z lewej. Wszędzie traci. Tak. On jest tak rozbiegany, wybiegany. On w pewnym momencie to już wyglądał w 44 minucie, tam gdzieś tego, tak ręce mu... Ledwo wracał, nie? Ja mówię tak, chwilę, no. Zaraz, dajcie mu tlen, chłop już nie żyje, bo mówię, tyle nie grał meczu, coś mu się dzieje. Mówię, też zwróciłem na to uwagę. To jest nieprawdopodobne. Ale patrz, już za drugą połowę wychodzi i ciągnie dalej biega, nie? Ale musiał mieć, wiesz, to jest właśnie ta kwestia tego pressingu, nie? Że jak nie grasz tyle czasu i nagle zaczniesz biegać bez sensu, tak jak Żurkowski po tym boisku, lata wszędzie, chce załatać każdą dziurę, no to ci odcięga. Jak ćma do światła. No właśnie, odcina ci prąd i koniec, no i nie masz pomysłu na nic. I później jest ta kwestia właśnie tej drugiej sprawy. Dostanie piłkę albo odbierze i najprostsza rzecz dla niego to jest kopnięcie w aut, bo przy tym wszystkim popieprzeniu się w głowie, po prostu dla niego on myśli, że wszędzie jest boisko. No i on zagrywa do chłopa, ale tam jest kibic na trybunach, on nie wie, że to są trybuny. I on tam gra, nie? To nie jest mundial, przed którym mamy obóz przygotowawczy i możemy kogoś takiego odbudować. No zaraz gramy mecz. Nie, to jest największy to problem. To po co on jest? Według mnie to jest największy... Nie jest tak, że nie ma kogo za nim. Dla mnie to jest największy problem tej kadry, że jest za dużo zawodników niegrających, którzy tam jadą. Oni nie znaczy tak, mogą ci wnieść coś na 15 minut, no ale niektórzy mają tam decydować o losach spotkania od pierwszej minuty. No i to jest ten problem. No... W momencie, jak ci się coś pokrzani, dajmy na to tak jak na ostatnich imprezach, nie? 20 coś dostaniesz, albo ten, będziesz miał to 1-2 albo 0-2, no i nagle będziesz mówił tak, no ale ten już nie dojeżdża. I za chwileczkę, to dawaj z ławki, jak ci z ławka w końcu nie pomoże albo coś się, no to będziesz, na co zwalisz na konferencji prasowej, że no nic, no. Co powiesz? Nic nie powiesz, bo nie ma się czym wytłumaczyć, zabrałeś takich, a nie innych zawodników. Znaczy nieprzygotowanych do gry co 4 dni przez 90 minut. Nie? Tu będzie musiał. Nie wiem, jak chcę to poustawiać. Ale jak ja patrzę na ruchy Krychowiaka, chociaż dzisiaj nie miałem jakichś tam większych pretensji, bo zdawałem sobie sprawę. Bo tam miał jedno dobre zagranie, jeden dobry odbiór nawet. Oczywiście później jak zagrał pasa do nich na naszej połowie, no ja mówię tak, to kryminał totalny w drugiej połowie. No, zaczął drugą połowę od pasa do nich na naszej połowie, przed naszym polem karnym. Dzisiaj był przyzwoity Krychowiak, ale to wynika, że nie miałem żadnych oczekiwań. No nie, ja też, ja do tego meczu tak dajmy, ale wiesz, bierzesz pod uwagę. Pewnie też z tego wynika nasze podejście, że inni po prostu wypadli gorzej i na nich się skupiamy. No tak, ale to wiesz... Nie był wartością jakąś dodaną, tak? Ale mi się wydaje, że i też no, ten mecz tak troszeczkę chyba był traktowany przez wszystkich, no Roki. No nie nastawialiśmy się na jakiś, nie wiadomo, jakiś spektakl, jaka dyspozycja, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to nie jest pierwszy skład. Nie mogli wewnętrznego sparingu zagrać, głowę nam zawracać. No nie, no ale zapłaciłbyś za wewnętrzny sparing 200 coś. Nie no, między sobą w ogóle nic nie. A, no ale to by nie zarobili, to co też Roki. A to chcemy wygrać coś, czy chcemy zarobić na sparingu? Słuchaj. Żeby opłacić gruchę. No nie wiem, może jeszcze... Czy tam, co tam jeszcze jest? Jakaś słuchaj, ja jestem zdania, że dopiero to się zapali, jeżeli podobnie będzie zagramy z Meksykiem. Jak podobnie zagramy z Meksykiem i oczywiście zdaję sobie sprawę, że będzie pół składu wymienionego, bo pół składu siedział na ławce, no to tylko, że jak będzie tak samo wyglądała reprezentacja, no to się może skończyć źle. No, ale czy zagramy tak samo? No chyba coraz mocniej mówimy o tej czwórce Ale nie, mówię tak... A, tak samo w sensie obraz gry, tak? No, słuchaj, no dzisiaj w środku, no dajmy na to, no trzeba będzie tam poza Zielińskim kogoś jeszcze wymyśleć, tak? Jak nie zagramy Bielik, Zieliński, Szymański, to się rozpoczę. Nie zagramy. A Bielikiem, ale właśnie... Moim zdaniem zagramy Bielik, Krychowiak z Meksykiem. I Zieliński przed nimi. No nie, no pewnie tak zagramy, no ale no... Ale na dwóch napastników? Nie, no... Jest... Nie, wydaje mi się, że nie, bo no gdzie wtedy Zielińskiego umieścisz? Na prawym skrzydle ewentualnie. Takie jedno fałszywe skrzydłowe jak ze Szwecją. Nie, no musisz pozamykać. Ale no to strzelić trzeba jeszcze. No ale dzisiaj widziałeś nawet po prawej stronie poszły chyba dwa takie, jedno było super, drugie prawie super, a trzecie było złe. Czyli czy co, jak tam się zagrał ten pomiędzy Kiwiora i tam tego Zorro piłę, to przecież zrobili jedną akcję taką, że wystarczyło jedno podanie, ale to przeleciało pięciu naszych zawodników. Ja mówię, jak można dać pasa na 40 metrów po ziemi w strefę obrony, żeby wszyscy stali i to se leci? Chłop,
Chłopak zagrał, ci się zgubili, później jeszcze wrzutka, jeszcze strzał, oczywiście. Dobra, czyli jaką jedenastkę typujemy? Znaczy, zależy jak zadajesz pytanie, czy pytasz jaką jedenastkę byśmy chcieli, czy jaką jedenastkę podejrzewamy? Jaką Michniewicz według was? Gramy na czterech. Bo jak już, to wybierzmy jedną, że będziemy pisać. Nie, jak Michniewicz. Michniewicz jaką, nie, bo my w jaką wiemy, to wiemy. Ja podejrzewam jedenastkę, że w bramce stanie Szczęsny, że na prawej obronie zagra Matikasz, w środku Glik z Kiwiorem, na lewej stronie Bartosz Bereszyński, w środku jako najbardziej cofnięty obrońca Krystian Bielik, którego zadaniem będzie wchodzenie pomiędzy dwójkę stoperów i w pewnych fazach meczu imitowanie tego ustawienia z trójką. Przed nim troszeczkę zagra Grzegorz Krychowiak jako ósemka i Piotr Zieliński jako kolejna ósemka, co będzie poniekąd odwzorowaniem tego ustawienia ze Szwecją, tyle że nie ma Góralskiego i Modera, dlatego te role będą spełniać Zieliński i Krychowiak. W ataku Robert Lewandowski, z lewej strony Nikola Zaleski i na prawej, nie wiem, ale być może Jakub Kamiński. Czyli skończy się tak, że będzie między środkowymi pomocnikami a Lewandowskim dziura 50-metrowa. Lewandowski będzie schodził po piłkę i tak to będzie wyglądać. Ale nie, tak, ale to może nie... tak. Słuchaj... Znaczy nie, bo... Wiesz, w jakim kraju mieszkasz? Żyjesz? No wiem. A słyszałeś o taktyce Lagana Robercika na wielkich imprezach? To po co się pytasz, jaka będzie taktyka? I przy tym składzie będzie Lagana Robercika, bo Zieliński nie zdąży dobiec do Roberta. No nie zdąży. A lewy się wkurzy i nie będzie czekał na Lager dla Robercika, tylko ściągnie swoich obrońców w koło środkowe. A to dlaczego tak będziemy grać? Ale dobra, no to po... To jest tylko moja propozycja. Bo musimy grać na zero z tyłu, a się inaczej nie da. To jest moja propozycja, chętnie wyszło. Nie, dzisiaj razy byliśmy pod polem karnym przeciwnika, chcieliśmy na zero z tyłu grać. Nawet tym składem. Bo przecież było widać nawet na początku drugiej połowy, że oddajemy im piłkę tylko po to, żeby cały czas... Wszyscy byli w linii, dobrze ustawieni. Ja wiem, że to był trochę trening taktyczny Michniewicza. Tylko remis z Meksykiem na pewno nic nie da. Wiem, słuchaj, no z jednym punktem przynajmniej nie masz zero, tak? Na koniec imprezy, nie? Wiesz, no, to wiesz, no to jak to nic nie da? No jeden punkt masz, no. Nie, no później zero z Arabią Saudyjską. Nie, no moja propozycja jest taka, jak twoja, czy taką obstawiasz, tylko że zamiast Krychowiaka gra Szymański. No ja chciałbym. Nie. Chciałbym, ale... Nie. Znaczy, wiesz co, ten skład... Znaczy, mówisz Sebastian? Tak. I Bielik, czyli ciągle cofasz Zielińskiego. Ale to jest fajny skład na... 4-2-3-1. Na Andorę, na San Marino, może na Gibraltar, ale to też niekoniecznie. Nie. No ja nawet z takim składem ofensywnym... Czyli jedziemy osrani. Nie, czy osrani, no, ale powiedzmy sobie szczerze, no... Wiesz, no nie wiem, czy nas stać na taki ofensywny futbol. Jeżeli coś ci nie wpadnie, to na pewno ze trzy stracisz, nie? No to... Jeśli taki na przykład tata Martino wspomina o tym, że dla niego takim remedium na Roberta Lewandowskiego jest to, no właściwie to, co znamy sprzed... Musimy go odsunąć od pola karnego. Odsunąć go od pola karnego, dokładnie, to ta taktyka jest idealnym na to systemem, bo... Też mi się wydaje, że tak jak my tu wskazaliśmy Kamińskiego, no to jest to jakiś pomysł na to, żeby coś się też działo na skrzydle, ale to wtedy wydaje mi się, że może tam grać Szymański i wtedy to już wtedy wszystko będzie nie, po to, żeby, wtedy, żeby się zamknęli. Nie, to wtedy wolałbym jednak, ale tu mówisz, że Szymański za plecami lewego, tak? To wtedy wolałbym Świderskiego jednak. Jak już musimy grać jednym... Nie, to wtedy bym zagrał... No nie, to wtedy bym wolał zagrać Świderskiego. No to dobra, może być. Dlatego, że Świderski ma ten ciąg na bramkę, którą będzie jechał i z nią ewentualnie jak mu lewy no zejdzie... Tak. I jak mu się uda coś przed tego, to pójdzie za tym. No, Świderski też teoretycznie byłby dobry. Oczywiście też byłby dobry, że Świderski znowu też miesiąc nie grał. No, ale byłby też, było dzisiaj, no. Byłby też dobry do tego systemu, bo on akurat potrafi bronić i uczestniczy w defensywie. No właśnie tutaj też właśnie to jest ta kwestia. Że no bo ja nie rozumiem, mam czterech dobrych napastników i gramy jednym, a mamy... Ale właśnie wydaje mi się, że jak zagramy czwórką, no to ktoś będzie musiał stracić miejsce. Będzie, i tak. To będzie napastnik. To tak, tylko też bierzcie pod uwagę. Ktoś, kto... Ja rozumiem, że to może być mentalność... Tych największych, ale ktoś to nie widział. Ostatnie cztery mecze Lewandowskiego w Barcelonie, delikatny piaseczek. Ja bym powiedział, gruzowisko. Bo ktoś powie, no tak, ale z Walencją strzeli w ostatniej minucie. Ale to tak, Bayer, Walencja, Osasuna i wcześniej, nie wiem, to tam było, zapomniałem tych słabych rywali. Cztery mecze słabe w Barcelonie, Lewandowskiego. To jest, wiesz, czy to... Spadek formy nawet w klubie, był mentalność gdzieś, bo jedzie na mundial i tak dalej, może tak, a może się okazać, że i lewy nie jest w jakiejś super dyspozycji. A ja chciałem mojego kolegę pozdrowić, bo
Wykupił sobie wycieczkę na mecz Barcelona-Atletico Madryt. Antonio, to do Madrytu. Tak, żeby zobaczyć Lewandowskiego. Ja właśnie myślałem o tym, że pojechać na Sylwestra i tam jest chyba w Sylwestra o 17 Barca Espanyol, nie? Znaczy, jeszcze nie wiadomo, która godzina, bo tam będzie cała kolejka rozgrywana. Chyba 30, 31, wiesz, muszą to, nie wiem, czy nie 29. Ale mówię, może pogramy o złoto, także Robert jeszcze będzie odpoczywał. Nie, tak, też by nie wypoczywał, bo tu nie ma wypoczywa. A ty powiedziałeś, Kowal, przykre zdania na początek tej relacji, kiedy nie byłeś nas na antenie, no, że zostały ci 3 mecze z polską piłką do końca. Do stycznia, powiedziałem. Do końca stycznia, no. No, do końca stycznia. Dlaczego? Dlaczego przykro? No bo to oznacza, że nie wychodzimy z grupy. Kowal. A no jak się, ja się tak nastawię, to jest dobrze. To jak będziemy zagramy czwarty, to będzie fantastyczne. Ale ty mnie tu nie kręć kota ogonem, bo ty twierdzisz, że nie wyjdziemy. Kowal, a Lechia Górnik? Poważnie? 4. Czy nie, też nie wyjdzie z grupy. No nie jesteś ciekawy, Michała, na lepszy? Nie będę nic oglądał. Ja zapomniałem. A faktycznie jeszcze to... Trzeba oglądać, bo może ktoś się skontuzjuje i będzie można awarii nie dowołać. Ale co? Michał na lepę. Ale gdzie się skontuzjuje? Co? Lechia Górnik. W Gdańsku? I co? Nie. I z kadry przyjedzie na... No co ci chodzi? Nie no. Michał Nalepa się skontuzjuje? Nie wie, czy mi odda Bednarka, bo to wyjdzie na to samo. Nie będzie niepotrzebny mi tam mecz do oglądania, żeby cokolwiek. Odpoczywam do następnego, znaczy do niedzieli, do pierwszego meczu na Mundialu. Od telewizora z piłką nożną. Ale wiecie, że w ogóle Kowal ma wolne do wtorku? To jest niesamowite. No bo ja się nic nie dzieje, nie ma żadnych programów. I słuchaj, co jest, co przemawia za tym? No, przemawia chyba to, że... Nie bardzo wierzę w tą wygraną z Meksykiem, żeby wyjść z grupy. No jakoś musimy wygrać. Nie remis, ja zgadzam się, remis też nie da. Ja nie wiem, czy my tu mecz wygramy na tym Euro. Znaczy na tym zarabił saudyjsko. Tak? Pominam cię. Mogą wygrać, zarabił saudyjsko. Jest szansa na to. Słuchaj, już widziałem drużynę, która wygrała ze Słowacją. Słuchaj, za 1-2 przyznaję nam 0 punktów. Nie wiem dlaczego. Za ile? Za 1-2. Oglądałem skrót od wczoraj. No, to 0 punktów. Słuchaj, ja już widziałem takie wygrane. No. Dalej w las? Tym ja nie wiem, jak my przegraliśmy ten mecz. No tak. Bardziej nie wiem. Ale zdaję sobie sprawę. Byliśmy w tym meczu? Ale zdaję sobie sprawę, jaka później jest tak zwana... No ale jak coś ci nie pójdzie z tym Meksykiem... No Meksyk będzie mniej więcej wyglądał tak jak Chile, tak? Pewnie trochę lepszy, no bo ci przyjechali... Chile. Nie, no bo ci, Viva, Chile. Słuchaj, ci przyjechali, wiesz, ja nie wiem, nie widziałeś ich gdzieś, nie byłeś wczoraj na mieście. Może gdzieś byli na mieście jeszcze, nie? Wiesz, jak te reprezentacje przyjeżdżają. No Mateusz Borek mówił, że Arturo Vidal sobie robił fryzurę u polskiego fryzjera. I to chyba były piłkarz KTS-u w ogóle. Tak. Najgorsze jest to, że jeśli przeciwko reprezentacji Polski wychodzi jakikolwiek zawodnik, który jest ponadprzeciętny technicznie i gdzieś ograny w dużej lidze, to w przeciwieństwie do polskich piłkarzy, którzy mają adekwatne doświadczenie albo adekwatne umiejętności, on wygląda kozacko. I to jest stały motyw z ostatnich 8 miesięcy. To widać po naszej lidze. Przejeżdża odrzut z Portugalii, przeczytam ci ten. Rządzi. Pierwszą połowę Meksyk-Szwecja, rozumiem, to mecz towarzyski, tak, Szwedzi też nie jadą na Mundial Meksyk. 0-0, ale posiadanie piłki 70-30 na korzyść Meksyku, sytuacje bramkowe 5-3, 3-0 w strzałach celnych, no w różnych tylko przegrywają, ale posiadanie piłki, nie, czyli chodzi mi o posiadanie piłki, czyli wiesz jak będzie. Czyli imitują sobie taką Polskę zamiast Szwecji. No tak, ale zdaję sobie sprawę jak to będzie, tak, czyli oni też przy piłce świetnie się utrzymują, są też świetnie... Mhm. I tego się obawiam. I tak jak na początku mówię, dobra, ten Meksyk z tyloma problemami i tak dalej, co ci piłkarze w poszczególni, no mają te umiejętności. Dzisiaj w Chile też powiesz, co to za zawodnicy tam? Tak, w półemeryci albo coś takiego, ale widać jakoś. Tego, no. Ale jak wychodzą na pozycję, wiesz, to wszystko, te wybieganie z tych... Ale drażni. Cieszenie się piłką i wychodzenie na pozycję, że... To ci sprawia frajdę, bo od takiego, no to małego, i no to lecisz z tą i grasz tą piłkę. I ja tego się obawiam. Że patrząc na tą drużynę, jak dostaniemy tam 2-3 niegrających albo no, z problemem w środku pola i z obrońcami, z którymi byśmy się zastanawiali, czy powinien wyjść albo nie powinien wyjść, no to żebyśmy się za szybko nie obudzili. No, z takim wynikiem szybko 0-1, później jeszcze 2 i koniec, nie? Tego się chyba najbardziej... Ze Szwecją. No wiesz, no słuchaj, no, pamiętaj, przy tych problemach i przy kolejnym, ja tak mówię, stresie,
wielka impreza, mundial, nie? No to wiesz, zawsze Kiwior do, może pogubić się ze Szczęsnym, na przykład. Tym razem Kiwior, na przykład. Bo może tak być. Kiwiorek się nie pogubi. No dobrze, no możesz, może kto inny się pogubić, ale zdaję sobie sprawę, że wiesz, jak ty nie będziesz wiedział, jak wyprowadzić tej piłki, dlatego ja biorę pod uwagę, że my możemy tak naprawdę nie wygrać tego meczu i żadnego później już nie wygramy. No ty wystawimy sobie za ten skład. A jeszcze chciałem poznać skład naprawdę. Janka. Jaki skład? Jest przedstawicielem młodej fali. Nie, nowej fali. Ja zaproponowałem zamianę Kamińskiego na Szymańskiego. I resztę utrzymujesz, tak? I resztę utrzymuję, no. Ale to znaczy, że... Na jednego napastnika? Ale, nie, ja bym... Ja bym zobaczył dwóch. Szymańskiego byś znowu wrzucił tam, gdzie go kuźwa wrzucił ten wariat z Portugalii? Nie, ja mówię, jak według mnie Czesław Michniewicz na ten mecz wyjdzie. Bo to, co ja bym sobie ustawił, to jest zupełnie inaczej. Ale no to my chcemy, to chcemy usłyszeć. Chcesz posłyszeć mój skład? Tak. No ale nie usłyszysz, no. Dlaczego? No nie o tej godzinie, jest za wcześnie na to. Ale poczekaj, że Szymański gdzie? No patrz, no za Kamińskiego. 29 wieczorem. Gdzie za Kamińskiego? Tak jak graliśmy ze Szwecją. Miał grać Kamiński, bo to nie jest ten skład. Chyba fałszywy skrzydłowy, tak? Tak. Na dwóch fałszywych, Zieliński i Szymański. Tak jak graliśmy ze Szwecją. A za plecami lewego. No, tak? I tak to będzie według mnie wyglądać. To jest kartka papieru. Ja to sobie napisałem, tutaj innych rzeczy nie ma. Ale to a co to ma być? Bo tak klikasz, jakbyś tu chciał. Graliśmy ze Szwecją. Bo tam masz takie coś brzydkiego, takie mokre tam. No, to gdzie? Klikniesz, no. Tutaj to? No, to mokre się klikniesz. No. Woda się woda. Wiesz, Paweł. Nie, mogę się teraz przyznać. A nie, na końcu powiem. No powiedz ten swój skład, no. No to ja ci mówię, ja nie będę swojego składu podawał. Dlaczego? No ja mogę podać taki, jaki wydaje mi się, że Michniewicz wystawił. A to ja cię więcej nie zaproszę, jak nie podasz swojego składu. No i ja i tak będę to prowadził, no, w części. Przecież to mogę jeszcze zmienić, pokreślę, jak Paweł Janas wieczorem. To też twoje oglądałem, swoją drogą. To było fajne, tak. Paweł, naprawdę? No tak powiedziałem. No ty, Skorupski. Kurczę, nie chcę się potem meczu na tym stawiać, szczerze mówiąc. Siedem. Sześć. Już szybko przyjdziemy. Ja dam też 12, 19, 26. Kurwa. 26. Laptop jakoś zwędził? Nie chciałem się włożyć. Weź na telefonie sobie licz. Kiwiorek. Sześć. Ja dam 5. Solidny był dzisiaj. No, jedno takie fajne 4. Podanie, jak zwalił. 4 za te prostopadłe piłki, wszystkie były pomiędzy jego i... 4? No dostał tak za plecy, to prawda. Ale... No, a jeszcze pierwszą, co nie przyjął sobie tam, no, oczywiście to... później wybił na ten... Znaczy 4. Nie, tam chyba ona uciekła, nie? Nie, to on uciekła, czyli Ciekowi, tak, bo jeszcze taką... Tak, leci, ja mówię tak, no co on tak zrobił, to puścił, nie trafił piłkę, nie? Dobra, to już nie będę zmieniał, bo teraz się muszę podlizywać pod Kiwiora. Gzik. 3. 4. 3. Ile dałeś, Kowal? 3. Ja też dam 3. 13. Betoniarek. 3. 2. 3. 2. To jest 5. To jest 8. To jest 10. Zagumny. Będę zmieniał, to zabawne. 3. Chyba 2. Chyba 2 u mnie. Nie o 2. A to można. Na wahadle masz grać. Słuchaj, grać u siebie na własnym stadionie przed własną publicznością z drużyną, która nigdzie nie jedzie, przyjechać. Już daję 2, bo jeden dam komu innemu. 6. 9. Szymanowski. 3. 2. 3. Dla mnie słabo. Jeszcze, ani 3, żadnej, 3, tak? 2. Żadnej piłki otwierające, jakieś takie 3, nie 3. Widziałem, ani uderzenia. Wiesz, ostatnio strzela gdzieś, no ja wiem, Liga Holenderska, no. Można kopnąć Broki? Z daleka. No ja mówię już. A nie słyszałem. Ja się powtarzał. 3. Też dam 3 i to jest 11. Krzysztofowiak. 3. 4. 4. Ja dam 4. 12. 15. A kartkę dostał dzisiaj? Dostał, nie? Czy nie? Czy mi się już tak skojarzyło, że zawsze kartki dostał? Bednarek miał taką, że powinien dostać. Bednarek ale dostał. Nie dostał. Chyba. Nie, Bednarek... Wiesz, jak go potem przy linii Sanchez... Bednarek dostał, jak nie... Ale przy tej pierwszej, co tego Sancheza właśnie tak... To tak na wyprostowanie. Bednarek dostał później, no. Ale nie, to dostał. Chyba później. Rosołowski.
Kto? Rosołowski. Czyli Frankowski, tak? Nie. Żurkow. A, okej. Okay. Dwa. Ten jak quizuje nam tutaj. Dwa. Ja daję jeden. Ja daję trzy. No nie jest to lekko atletyka. Za ten chaos z piłką przy nodze daj mu jedynkę też. Uchwała. Jak będę chciał lekko atletę, to sobie powołam z lekkiej atletyki jakiegoś mistrza świata. Jestem się miłym gościem. Tomkowski. A ja mogę to rozszyfrować, jeśli chcecie. Bo był Tomasz Frankowski i to jest Frankowski. Brawo, dokładnie. Frankowski 4. 5. Teraz już łatwiej jest rozszyfrować. Też daj 5. Z tą pogardą. No nie. Wiesz, lepiej od gumnego na wahadlewi wyglądać, no to nie jest jakaś wielka sztuka, no ale... Śruba. No średnio, 4. Naprawdę? Ja daję 2. 1. Nie, no jedno podanie. Rocky 3, tak? Jedno podanie w bramkę. To był najgorszy mecz jego, nie wiem, czy nie w kadrze całkowity. Nic nie pomógł. Milik Montana. 4. 3. Częściej celnie strzelił raz. Daj mu 4. Ale nie, tak się zachwycałeś. Ale to ja się zachwycałem niecelnym strzałem, bo on stwierdził, że już więcej nie będzie. Pamiętaj, że on miał dwie akcje takie przed tym uderzeniem, że nie miał komu zagrać przed połem karnym, bo tak do niego biegli wszyscy, wychodzili z kontru. 4. On tam raz musiał oddać gdzieś do boku i... Ja dam mu też 4, 8, 12, 15. A to łatwe. Czwartek. 6. 6. 6. 5. Najbardziej mi się podobało, może nie wiem, gol to tak wiesz. 23. Gol to jak gol, na dobitkę poszedł, coś znalazł się, ale najbardziej mi się podobało, jak kopnął tam na siódme piętro na Łazienkowskiej i kurwa mać powiedział, nie? Ale całkiem nieźle się tam odnalazł. Świetnie się odnalazł. Znaczy, to nie była łatwa sytuacja. Ja wiem, że odnalazł tam kogoś w głowę, trafił też odnalazł. Nie, no wiesz, nie, ale... Kowal dostał taką piłkę, wiesz, musiał sobie wywalczyć tę pozycję i to zrobił. Nie, oczywiście, no. I po jego, chyba po jego strzale był ten rożny, nie? Tak, tak. Po jego akcji właśnie. Po którym strzale? No tam, pierwszym tempo wydawało się, że on zakrał ręką. No ale to kurwa tam przeciwnik z czupakiem, te piłka na ziemi, a gościu z czupakiem ją atakuje, o tym, że rożny cię mówisz? Po tym rożnym był gol. Bo on był dzięciołem, ale ziemnym. Ty, on jeszcze później piłkę tej głową grał, mówię, co to za kretyn? Ty, no z czupakiem zaatakował piłkę na ziemi, wariat jakiś. Turbo. Popularny turbo. Tam przypadku więcej niż... 5. Sześć. Chociaż coś się działo. Daję 6. Odpalił 6. Turbo. Dawaj popularny. 6 z ekstraklasy, niech mnie ma. Ja lubię Grosika. Szymanowski 2. Pamiętaj, że to był jedyny kapitan z 3 w tym spotkaniu. 5. Jedyny kapitan z 3 w tym spotkaniu, bo było 3, który wygrał swoją część meczu z opaską kapitańską. Opta Kowal. No tak, no bo słuchaj, Glik zszedł, miał Krychowiak zszedł, dostał Grosicki. Brawo. Proszę bardzo, pociągnął drużynę. Popularne turbo. No, to jest kapitan, a nie tam. Czyli co, ty 6? Tak, 6. Ja 6. Ale komu 6, bo tam coś jeszcze... Turbo. Nie, Szyman, nie Grosickiemu. No 6, no. Tak, to dobrze, Szymanowski 2. Tutaj jak jest, ja 5. Mazurek 5. 5, no. Roki? Najpierw cytat. Wczoraj Marcelo Bielsa mówił o Szymonie Żurkowskim, że to monstrum. Przeanalizował 50 meczów reprezentacji i wskazał na niego. Mhm. To z Michiewicza, tak? Tak. Kowal Marcelo Bielsa. Wiem o tym. Ja dzisiaj nawet z Gabkiem, jak żeśmy ten mecz sobie tam opowiadali o tym meczu, to z Gabkiem wyobrażasz sobie teraz to Marcelo tak w okolicach 80, jeszcze przed golem, tak? Ale ogólnie można byłoby za całokształt. I wyobrażasz sobie tego Marcelo Bielsa, jak teraz siedzi na Łazienkowskiej i ogląda to spotkanie i to, co on natłuk głupot na tej konferencji. No polskie nawet go oglądał, co on tutaj może widzi? Może miał w tle włączone te 500 spotkań. A gdzieś sobie grilla robił i miał odpalone. Ja się teraz już teraz nie mam pomysłu, szczerze mówiąc. Więc powiem po prostu Beryś. Tak, ale wiesz, to tak jest. Tak. Bereszyński. Ale ja dam 7. Ja też 7. Ja też dam 7 za Murową. 6. Niech nam gra jak najdłużej ten sympatyczny chłopak. Nie wiem, skąd on jest.
Skąd jest? Z Poznania pewnie. Kamiński. Emilion. Pięć. Pięć. Ja dam sześć. Co? Pięć, tak? Za co dasz sześć? Za parę, jeden rajd fajny. Ciekawe, co ty, i ty masz zamiar w domu? Ty nie będziesz jazd odchodzi. 21. Mhm. Najlepszym piłkarzem... To jest jeszcze mokry tam. Nie jest mokry. Jest mokry, Paweł. Zaraz ci pokażę, jest mokry. Wiesz, najlepszy numer, co on zrobi? On zobaczy taki śmietnik, to jest tu powypisywany, weźmie to, wrzuci do siebie. Tak, oczywiście, że tak. Wygrywa nasze głosowanie Bartosz Beresiński. Brawo. A najgorszy jest Rosołowski z notą 7 wspólną. Czyli Żurkowski oczywiście. Czyli Żurkowski oczywiście, bo to jest zabawne, bo Żurek, Rosół. To są takie dania popularne polskie. Polskie. Roki, to co Bielsata, no to ja, wiesz, wszyscy się zgodzimy, no. Co? Żurkowski, nawet jak już, jak już wydawało się, że... Że Michniewicz nie skumał. Nie, że Żurkowski już miał dosyć w 44 minucie, że będzie zmiana, bo już tam już widać było, że gościu pada. To okazało się, że on dalej grał, no bo nie wiem, co on wziął w tej szatni. Uwaga, może być mocna, ale nie wiem, no. Ale... Znaczy mogło być mocno jakieś, nie wiem, takie coś... Oszedł! I na nich jeszcze raz. Wybiegany jest, jak koń, to wiemy. Wiesz, on tak naprawdę... No to inna dyscyplina jest do no tego, ja wiem no. O tym, no. Tylko, że później to ta piłeczka przy nodze wystarczyłoby, żeby chociaż raz na... Ja naprawdę wolałbym w tej kadrze Radosława Murawskiego albo kogoś takiego. Raz na pół godziny. Ale ciekawy przypadek, bo przecież w poprzednim sezonie w tych wszystkich zaawansowanych statystykach, takich ofensywnych albo pokazujących to, w jaki sposób podaje, czy gra do przodu Żurkowski, w Serie A był w czołówce ligi i to wcale nie było tak, że to był jakiś beznadziejny zawodnik. A to właśnie jest przypadek was młodych, wy tylko na te liczby. Ale to, ale no dobra, no dobra. No gdzie ja w liczby, ale to przecież nie był zawodnik, który to nawet jak w tercjata. A jak grał w kadrze wiosną, to wyglądał słabo z piłką przy nodze? Po prostu jest nieograny, no nie ma siły, bo nie grał przez pół roku w piłkę. Ale wiosną nie było mundialu, no. No nie było, ale bo przez pół roku ostatnio po prostu nie grał w piłkę kompletnie. A teraz sobie mu się przydało? No tak, ktoś nie gra przez pół roku w piłkę. Nie, teraz by mu się przydało do tego, jak biega jeszcze, dajmy na to, przydałoby mu się buty. Posmarować jakimś dobrym klejem, żeby ta piłka tak... No tak, na chwileczkę, wiesz, bo on jest pokłócony z piłką, to nie ulega wątpliwości. To nie mogli Trałki wziąć, też pół roku nie gra w piłkę, no kurwa. Na przykład. Mogę jakieś konkrety z konferencji? Możesz, ale to będzie dawaj. Dzień później. I z wypowiedzi? Pochwalił Czesław zmianę Damiana Szymańskiego i Krystian Bielik dzisiaj nie zagrał, bo ma uraz, co martwi, bo... Dajcie spokój, bo już nie wiem się. Tak, nie zagrał właśnie dlatego. I jeszcze ciekawa wypowiedź Grzegorza Krychowiaka. My tak będziemy grać. Taka gra przynosi nam efekty. Ten sposób gry i odpowiednie przesuwanie będzie naszym sposobem do osiągania dobrych wyników. Według mnie to była bardzo dobra współpraca z Szymonem Żurkowskim. Mimo, że nasz dzisiejszy system nie musi być taki sam, jak we wtorkowym meczu z Meksykiem. Gra się po to, żeby wygrywać. Nasza dzisiejsza wygrana nie gwarantuje tego, że będziemy też dobrze grać na mundialu. To prawda. To jest ostatnim zdaniem się zgadza. Poza tym brednie. Janek, rysowałem się przez cały czas tworzenia programu. Tak to wygląda. Bardzo o nim rysowałeś. Dziękuję. Czy mogę sobie to zachować? Tak, proszę. Dziękuję. A to mokre też tam jest? Nie ma mokrego wcale. Ten nie obraz będzie sprzedany. Chciałem ci powiedzieć, że... A czy mam cztery palce? Ale chciałem ci powiedzieć... No bo tyle widział. Ale chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. Dobra. To ja sobie wziąć do domu? Tam są kuźwa nuty! Gdzie masz? Pięć palców. Mam pięć, ale policzyłem cztery. A i co z tymi notami? Ty się tak przywaliłeś do tych not? Nie będziesz sobie wrzucał gdzieś tam? No, tak sobie. A, nie. Tak sobie gdzie mam je wrzucić, przepraszam? No nie, myślałem, że coś będziesz zapisywał, tylko tak sobie policzyłeś i... Policzyłem i wyrzucę. Nie brałem laptopa normalnie. Zmień Paweł pracę, będziesz teraz artystą. Artystą malarzem, pokojowym. Ostatnio to wtedy jakimś tym. Kilkanaście lat temu w teledysku Bin Ladena to robiłem. No dobra. W teledysku Bin Ladena? Nie. Tak. Bin Laden teledyski nagrywał? Nie. W jakimś teledysku. Kowal. To były inne filmy z Bin Ladenem. To nie byłem innym. Dziękuję wam za dzisiaj. Widzimy się w stanie mundialu, który zaczyna nadawać już od dnia poniedziałkowego. W pierwszy poniedziałek będę ja, będą inni ludzie. Nie pamiętam kto. Nikt z was chyba. Ja będę we wtorek. Tak. Pierwszy garnitur jest zawsze na wtorek i środę. Liga Mistrzów, tak? Wojciech Kowalczyk ludzi. Ale to ja się nie łapię do pierwszego garnituru. No oczywiście, że nie. No. Jan Mazurek. Dziękuję bardzo. Bo ja dopiero w środę.
We wtorek, nie, tak, w środę. No ja. Mateusz Rokuszewski. Dziękuję. Do widzenia.